Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 29 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro Exodus. Dobra, moi drodzy, kontynuujemy sobie dzisiaj taplato. Pogadamy sobie z resztą naszej załogi. W sumie chłopaki tu poszli, nie wiem, czy będzie jakiś dialog, czy nie. Hello, Artyom. Hello, my friend. As you can see, we're busy with giving the weapons some proper care after the desert. Yeah, I hate sand, I must say. It's rough and coarse and gets everywhere. Irritates me to no end. So, as soon as we got out of that hellhole, I started cleaning and overhaul. And Duke, being the kind of guy that he is, volunteered to help. Yeah, volunteered my ass. You're a slave driver, like that Baron. Well, you shouldn't have taken that shambler for a dive in the sand. It's not the Kalash. I didn't even shoot it afterwards. Thank God. I don't know if it even will shoot, though. So you, young man, got lucky there. Yes, it is a mystery, really, how those bandits managed to keep their guns working in that desert. Though their gunsmiths are good. That gun you brought back is definitely custom-made. A fine job. And it's been well-maintained, too. This just warms my heart. Well, I wouldn't have a poor showing here either, given a chance. The Tihar with the new ammo would have worked wonders there. I'm sure you'll give it a try later, though. Well, yes. You could have barbecued them all. No, ale my raczej nie jesteśmy zwolennikami. You don't need to worry about their weapons, Artyom. I'll have them in mint condition by the time we make our next stop. No okej, czyli chyba z panami to tyle. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze z kimś możemy sobie pogadać. No, w kiblu to raczej chyba średnio. Nie wiem, może Chris na fajkę wyszedł? And... ktoś tam chyba stoi. Coś tam Kniaś gadał jeszcze, ale to już chyba... nie wiem, czy do nas? Czy tak o po prostu? Dobra, pogadajmy sobie jeszcze z Christem. Well, bratucha! Anna sure gave us all a scare. Oj, but don't you worry! It does look like tuberculosis, but Katia is a real medic. She'll put her back on the feet in no time at all. And besides, there's finally something nice ahead. A river, a forest, even a hydroelectric dam. That sounds interesting, but I haven't fixed one yet. So don't worry, Artyomich, everything will be fine. Soon we'll have a chance at normal lives at that valley, you know? Are you and Anna gonna have kids, Artyom? It's about time, bratucha! Moscow doesn't sound right for those with radiation and all, but the valley, oh, that's the place. And Stepan and Katya would follow suit too, since they're married. We do have to populate the colony, you know. We'll build a good one too, with some skilled people and, most importantly, smart people. And we'll surely attract more. And if some assholes decide to crash the party, ho ho ho! We'll send them packing in no time with our guys. Of course, that valley needs checking out first. The colonel is absolutely right. But you and Alyosha, you can handle that, no problem. Boy, that cursed mountain. Oh. I had this nasty feeling back then. I even told the colonel why. He was so eager to see that minister of his, he didn't care. Not quite like him, huh? Well, that's to be expected, you know? Everyone has a string which, when pulled, makes you forget about everything else. Tissy got shot like a dog, and serves him right. Remember how he rushed to fight the Baron? That one was a real bastard, of course. Treating people like that over nothing, yeah, just as bad as the Astrakhan gang. Tissy got shot like a dog, and serves him right. Would be nice to wipe out all of his lieutenants. You know what? I'm sure Gil will handle them just fine. She's not a girl who'd leave a job half done, huh? So what I'm saying is, we weren't roasting in that oven for nothing, huh? We also helped people, besides getting those maps.
Ah, well, I think I'll finish with your trophy here. Go prepare the rail car for your recon trip with Alyosha. Speaking of him, I think he wanted to go with you so badly because he also had a feeling, you know, in his usual direction. Look after the Tletcher before he finds his, you know, head stuck somewhere nasty, will you? Still, I have to give it to you, Bratuha. Bringing this beauty here was a stroke of genius. I feel she's going to help us a lot. Mind you, I'm not trading my rail car for anything in the world, but this baby here is just amazing. Never mind the looks, her engine has been finely tuned and maintained. She's got a strengthened frame and springs, even her brakes are in perfect order. The mechanic's skill and passion are as plain as day here, and I love that. I mean, really, this thing reminds me of my old bay, the one I once drove out of Kadui. A ton and a half truck from that war had been rusting in a scrapyard for 40 years at least. Ran on firewood, like the Aurora. Of course, it was more memory than a truck. The cabin was all rotten, plywood don't keep that well. Platform was missing altogether, but the engine with the gearbox and the gas generator was still there. The frame was okay. Yeah, that was a piece of work. A month without taking a break. But in the end, it ran. Then I put the body of the same minibus you have here on the top of the frame. And driving that Frankenbus, I went as far as Astrakhan. Mind you, that thing didn't have more than 30 HP on its birthday. Terrible hassle, too. But you not just have to chop firewood, you have to make the sticks even and nice, or else it doesn't run well. Takes a lot of experience, like heating up a proper sauna, huh? So, I'd spend half a day getting ready, a couple of hours driving, yeah. Fell in love with that thing. Oy, mamochka. No wonder after all that effort. Still, had to give it to one bastard in Astrakhan. Otherwise, I would have just been killed right there, and that's if I got lucky, huh? So that's how it went back then. As for this beauty, I'll take good care of her. For all time's sake, she'll be winning every car show we run across, huh? Isn't she a beauty? Ух ты, красавица моя! Like a bride on her wedding day. Perfect! So, there you have it, братуха. There you have it. No dobra, także z dialogów tyle. Trochę sobie z Chrisem pogadaliśmy. Trochę też nam o sobie opowiedział, fajnie. Dobra, moi drodzy, no to co? Myślę, że możemy iść dalej. Nie wiem w sumie, czy jeszcze coś tam tu do eksploracji na Aurorze. Tak się mówi, na Aurorze? Chyba tak. Na Aurorze coś tam jeszcze zostało? Czy to chyba tyle w sumie? No bo tak, no tutaj z chłopakami już Nie no, chłopaki już nic nie powiedzą. Dobra, zapiszmy sobie gierkę. Nie wiem, może z kimś to ewentualnie jeszcze pogadamy. Bo tak, tutaj jakaś pseudo-imprezka, powiedzmy. Ale rozumiem, że chyba tutaj się już właściwie nic nie wydarzy. Stepan cały czas gra na tej gitarze i tak naprawdę tyle. No dobra, no to skoro sobie tutaj grają, to w sumie i sobie siedzą, to niech sobie siedzą. A myślę, że my, moi drodzy, możemy już tak naprawdę pójść z Jermakiem. Też już gadaliśmy. Więc tak naprawdę chyba nie zostało nam nic innego, moi drodzy, jak rozpocząć sobie kolejny etap za pomocą mapy, udać się już w kolejne miejsce. Także możemy to w sumie już zrobić. Możesz udać się w dalszą podróż lub kontynuować zwiedzanie pociągu. My już udamy się w dalszą podróż, już pociąg pozwiedzaliśmy. Zobaczmy, gdzie trafimy tym razem. Mam nadzieję, że dojedziemy z pokoju do tej doliny. I can't say I've ever been religious, but right now I'm begging all gods. Please, watch over Anna. And make the valley cure her of her affliction. In the meantime, Alyosha and I are on a recon mission. We have no idea of what is waiting for us there. Though Alyosha seems convinced that there are going to be crowds of women eagerly anticipating his arrival. If that turns out to be the case, then I have the best companion possible for this mission. No dobra, także moi drodzy, rozpoczynamy sobie kolejny etap Taiga. Okej. Let's go.
6481 km żeśmy przejechali. Yes, I must say, partial to this valley. Mi też. Makes your head swim. Never smelled air like this in my life. I bet if we spend a week there, it won't just cure Anna. It'll make Colonel grow his feet back. Jak to wygląda, ja pierdzielę. The rails are all bent. The whole track seems to be fixing to slide down. I sure hope it can hold our weight. Let's hail the Aurora. Normalny jeleń, patrzcie. Bez kitu, bez żadnej skazy. Normalny, zwykły jeleń. Do you read? Over. Niesamowicie to wygląda. This track won't hold the Aurora. Take the main one. Over. The general situation is completely awesome, Colonel. Sir, Anna is sure to love it here. Over. So the plan goes like this. We get to that dam, check it out quickly, and call them over. Just take a look at all this beauty, huh? Don't you want them to see it sooner? No niesamowicie to wygląda naprawdę. To chyba będzie mój ulubiony etap w grze, coś powiem wam szczerze. Oh fuck! No to fajne te tory, takie niezastabilne. Nie, no jeszcze straciłem wszystkie rzeczy. No to się porobiło. O kurde. Bo nas w ogóle porwał chyba prąd rzeki, co z tego co widziałem. Artem, ty się wygrzeb z tej wody szybko. Mogę się ruszać? Nie mogę. Nie, no gdzie nas w ogóle wywaliło? Alosza? Nie, na pewno nie. Kto to jest? Lub co to? Nie, to ktoś. Wyglądał co najmniej dziwnie, jak z jakiegoś kultu może? Coś takiego. Jak jakiś szaman. No ale pomaga nam, więc okej. Got your friend, but I can see your two are not bandits. I'll help you out if you don't do anything stupid. Gotta run now. Just stay out of sight and you'll be fine. Catch you later. Ale czemu mam się nie dać zobaczyć, o co chodzi? Kim ty w ogóle jesteś, kobieto? Zacznijmy od tego. No za wiele to się nie dowiemy. No ale dobra, czyli Alosza też żyje, najważniejsze. Nie, no, ale powiem wam, nigdy nie wierzyłem, że w metro zobaczę normalne zwierzę. Poza oczywiście jakimiś tam wizjami protagonisty. To mnie zaskoczyło. Jak to w ogóle wygląda? What the fuck, przecież ta grafika jest niesamowita. Ja pierdzielę. No powiem wam, mówię, to chyba będzie mój ulubiony etap z całej gry, coś czuję. Dotrzeć do Tamy. Kim była ta kobieta? Chciałbym chociaż znać jej imię, żeby móc podziękować jej za ratunek, ale nie pora teraz na uprzejmości. No chyba Olga ma na imię, nie? Z tego co słyszeliśmy. Straciłem w rzece cały ekwipunek, na dodatek zepsuło się radio, więc nie mam jak skontaktować się z Aurorą. Chyba moją jedyną szansą jest dotarcie do zapory, którą mieliśmy zbadać za Loszą. Pójdę wzdłuż starej drogi. Ale wygląda to po prostu obłędnie. Moi drodzy, jeśli macie monitor 2K, a nie oglądacie w tej rozdzielczości, to odpalcie sobie chociaż na chwilę. Bo... warto, serio. Niesamowite widoki. No dobra. Ruszajmy. Co my tu mamy? Kusza. Okej.
Działa ona w ogóle? Chyba działa, nie najlepsza to broń, no ale... No tylko coś czuję, że w tej tajdze to chyba najmniejsze klatki będziemy mieć, bo powiem wam, że te FPS-y to... Troszeczkę słabo się trzymają, no ale nie ma się co dziwić z drugiej strony. Dobra, jak to w ogóle, jak się w ogóle mapa prezentuje? My musimy dojść jakoś tam, no mapa jest dosyć spora, trzeba przyznać. Poprzednie tereny chyba aż takie duże nie były. Mam chociaż zapalniczkę? Dobra, chociaż zapalara działa. Dobrze, że jej nie straciliśmy. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie, 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 łaź po mnie. Nie, nie, te głupie pa... Fuj! Idźcie sobie. W cholerę. Nie lubię was. Dobra, tutaj chyba nic więcej nie zna... Ja myślałem, że to jest telewizor, to po prostu się odbija. Co tu miałem do zebrania? Wzięłem ikonkę plecaka. A, pocztówka. Okej. Ładna, zalaminowana elegancko. Dobra, zobaczmy sobie. Pocztówka 15. Co tu jest napisane? Meino, ne, a Eino 1989. O, to stara. W ogóle widzę, że jakiś pokój stylizowany na jakąś końcówkę lat 80. w ogóle, okej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Właściwie poza tymi ruinami to nic ciekawego. Nie chcę za bardzo też ruszyć do przodu. Chciałbym oczywiście sobie wszystko zeksplorować. O fuj! Co jest? Znak gwałciciel. A, czyli w sumie sobie zasłużył. I możemy bełty pozbierać? Znaczy... Czy oni mu prze... Nie, myślałem, że mu jaja odcięli. Ale chyba nie. Okej, chyba znowu jakiś dziwny... Na jakiś dziwny kult trafiliśmy. Ale na szczęście są nastawieni chyba przyjaźnie. Czeka was to samo. A, to jest jakby przekaz do bandytów. Okej. W ogóle wszedłem w to ciało tak na wywaleniu. Dobra. Kolejny w piecu chłop leży. Znak rabuś. Aha, czyli to był... Czyli widzę, że ludzi, którzy popełniają grzechy, to się tak dosyć solidnie tu karze. Okej. Nie jest to najlepszy znak, ale no w sumie tak jak mówię, no. Czy jeśli czegoś głupiego nie odwalimy, no to raczej nie powinniśmy mieć tu problemu z tymi tubylcami. No ale kto wie. Jak tak patrzę na to, jak oni traktują kogoś, kto im się nie spodoba, to... To średnio. Mogę tu przejść? Nie, to jest... zablokowane i tyle. No dobra, no to chyba możemy ruszać tędy teraz. Wow, 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 what the fuck, co to było? Skąd ta kusza? Znaczy, ten bełt. Ej, tu normalne zwierzęta są. Czekajcie, bo on to... Czy ten chłop klepie tego wilka? Gdzie ten to chyba podbiegł. Czekajcie. No ale ty jesteś bandytą chyba z tego co widziałem po podpisie. O, możemy bełty zbierać, jest animacja. Genialne. The fuckers tied me up so tight, I can't feel my arms. No ale czemu ja mam cię odwiązać? Nie wiem, dobra, spróbujmy. I owe you a big one, and I'll never forget this, I swear. O, okej, okay. Mamy do dobrych uczynków, super. These forest fuckers just left me here for the wolves. No ale mieli chyba jakiś powód. I don't seem to recognize you. Which barrack are you from? You should have some nice gear. In any case, don't go there alone. I tried, and well, you know what happened. Ah, these bitches hiding like fucking lizards. I found a way in and was going back already when the fuckers jumped me. Fuck. Fuck. Both legs went to sleep. Can't even move now. I'll wait here till they wake up and go bring the boys. We have a good chance to get a drop on them forest fuckers now. We'll tear them apart like fucking rags. No jak tak słucham tego gościa, to powiem wam, nie wiem, czy zrobiliśmy dobrze. Which barrack are you from after all? I thought I knew everyone. Are you even from our camp? Well, if you're not one of ours, I'm in your debt anyways. Thank you, man. Nie wierzę ci, gościu. For these fuckers, if you want to get through their territory, you have to move like a ghost. Though, you look so tough, you could take them all out by yourself, I bet.
So if you see any of them fuckers, do them all in. They have it coming to them for hanging our boys from those posts. Hmm. No dobrze. Czyli co, ja muszę iść generalnie tamtędy. No spoko, ale przez to, że jesteś podpisany jako bandyta, to ci średnio gościu wierzę w cokolwiek. No ale dobra. Niech będzie. Co my tu w ogóle mamy? Ja bym to sobie na spokojnie po... Nie no, tu nie przejdę ewidentnie. Dobra, no niby mi nabiło do dobrych uczynków to, że ja temu bandycie pomogłem, ale... Jak on tak mówi, że tak, rozpierdzielimy tych głupich farfocli tam z tej wioski, czy skądś tam... No to nie wiem, czy on tak do końca mówi. Znaczy, w sensie nie wiem, czy do końca dobrze zrobiłem, o to mi chodziło. Teraz tak, my teoretycznie powinniśmy iść w tamtą stronę. Ale tam jest też to drzewo, tam to przejście i się zastanawiam w sumie, czy może nie ruszyć tamtym przejściem właśnie. Dobra, dobra, już tam nie wypowiadaj, gościu. Bo mogę właśnie ruszyć też tutaj, ale... Czy ma to sens? Nie wiem, no spróbujmy. Łee, Artem, nie spadnie. Na spokojnie. Dobra, git. Co my tu właściwie mamy? W sumie to jedno wielkie nic tak naprawdę. Dobra, ale grzybek. Super, zawsze jakaś ta chemia. Te komponenty chemiczne. Ale powiem wam szczerze... Co tam jest? Kurde, nie mam zooma, żeby zobaczyć. Ale chyba jakiś zwierzaczek taki śmieszny mały. Ej, tu normalnie są... Kurde, są zwykłe zwierzęta, no nie wierzę, zobaczcie, zwykły zając. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Naboje, no naboje w tym momencie średnio mi się przydadzą. Dobra, tą kuszę sobie na razie schowamy. Którędy ja w ogóle idę? Ja idę dobrze? Aha, ja po prostu obszedłem tą drogę naokoło. No dobra. Ale kurczę, powiem wam, ta tajga wygląda naprawdę niesamowicie. Mega imponujące to jest, mówię, jeśli nie macie włączonej maksymalnej rozdzielczości, jaką dysponuje wasz monitor, to naprawdę włączcie sobie przynajmniej na chwilę filmik takiej rozdzielczości, bo serio warto. Dobra, ale wiecie co, mimo wszystko, ja bym chciał się jeszcze tam wrócić na tą drugą stronę, bo nie byliśmy chyba w tym jednym domu tutaj. I chciałbym zobaczyć, co my tu właściwie znajdziemy. Czy my stąd żeśmy... Nie, my stąd wyszliśmy. Aha, dobra, czyli tak naprawdę chyba... Chyba, że tędy może przejdę? Nie wiem, jest tu coś w ogóle? O, coś tu mamy. Jest jakiś dom, no tylko teraz pytanie, czy ja tu w ogóle... dam radę wejść w jakiś sposób. No, żeby mi się tu nic, kurde, nie stało. Moment, moment. No, Artem, dawaj. Co to jest, ściana niewidzialna, czy jak? Bez kitu, jest niewidzialna ściana chyba. No, dobra. Czyli co wiele tu nie zrobię. Wiem, że oczywiście na razie etap jest bardzo liniowy, bo tak naprawdę nawet nie mamy sprzętu. Pewnie nawet lornetki nie mam. No nie, mam lornetkę. Nie mam lornetkę, ale tak średnio z jej użyciem. Lornetki bardziej przydałoby się użyć, gdybyśmy byli na jakimś, wiecie, wyższym terenie. Na razie to myślę, że to, co przede wszystkim musimy, czym przede wszystkim musimy się teraz zająć, to znaleźć Alosza i odzyskać rzeczy. To jest jakby rzecz pierwszorzędna teraz, bo bez naszych stafów to za wiele my tutaj nie zdziałamy, nie mamy czym się bronić. No co, jest jakieś petowskie kuszy, będę strzelać. Kusza to jest dobra na zwierzęta, a na ludzi jak ma kamizelka, ktoś kuloodporną, to z kuszy to ja sobie mogę wsadzić tak naprawdę strzelanie. Dobra, lećmy dalej. Ale kurczę, wygląda to naprawdę niesamowicie. To jest takie typowe właśnie postapo, nie? Jakieś zrujnowane budynki, zarośnięte jakimś zielskiem. Wygląda naprawdę to niesamowicie. Jakiś rynek swego rodzaju? Jakaś taka wioska chyba. Co tu jest napisane? Nie wiem, nie ogarniam cyrylicy. Jak ktoś ogarnia, to możecie dać znać, co tu jest napisane. Dobra. To jest chyba start, o ile się nie mylę. Takie podobne. Ale nie... Co to był za dźwięk? Chyba słyszałem jakiś dialog. Okej. Tu mamy szkołę w ogóle? Ciekawe. Tak jak mówię, to będzie chyba, powiem wam szczerze, mój ulubiony etap, coś już czuję. A jestem... A, jeszcze jedna rzecz, jestem też ciekaw, czy tutaj, jak będziemy tą tajgę kończyć, to czy coś może się stać Aloszy, bo wiecie, w poprzednich etapach na wodze, jak Kniaś eksplorował z nami, no to
Jemu coś się mogło stać, jak Damir z nami eksplorował, to też mógł z nami nie pojechać. I tak się zastanawiam, czy... O, książka metru. I tak się zastanawiam, czy też z Aloszą będzie tak samo. Chyba niedostrojony. Wiem, że jestem w ogóle trochę deklem, że gram na pianinie, podczas gdy słyszałem jakieś dialogi, no ale cóż. Wiecie, co tu leży? Maska z filtrem, czemu nie mogę tego wziąć? Filtry się chyba przydadzą, nie? Nie wiem, no mam nadzieję, że uda nam się jakoś ekwipunek nasz odzyskać, przydałoby się w sumie. Dobra, co my tu mamy dalej? Avast! Stop right there! It's the brethren of the coaster! Take another step and we run a rig on you! Aye! Another step and you die! Ha ha! Yeah, so beat it, you scallywag! If you know what's good for your ground-loving ass! Even one of you drifters we caught today is too much! Mówią o Aloszy? Możliwe. Dobra, na razie się nie zbliżajmy. Sprawdź, co spotkało Aloszę, no właśnie. Wygląda na to, że Alosza także przeżył upadek. Zdaje się, że to o nim wspominali miejscowi. Muszę spróbować go odnaleźć, najlepiej bez zwracania niczyjej uwagi. Ci ludzie dość poważnie podchodzą do kwestii ochrony swojego terytorium. No aż tak, aż normalnie jak pierwotni. No dobra, okej, moi drodzy, ale myślę, że samą eksploracją już dalszą zajmiemy się w odcinku następnym. Myślę, że tutaj będziemy już sobie kończyć, gra mi się idealnie też zapisała. Dobra, także Aloszy poszukamy sobie w następnym odcinku, musimy to załatwić, żeby tam nic mu się nie stało. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Na razie!